8 tygodni trwała przerwa w czwartej lidze podkarpackiej, ale w końcu piłkarska gorączka powróciła. Kluby tęskniły za ligowym graniem tak bardzo, że aż 3 mecze odbyły się w piątek. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do oglądania magazynu goli z piłkarskiej czwartej ligi Czwartoligolazo. Przedstawiamy Wam zestawienie spotkań pierwszej kolejki czwartej ligi podkarpackiej. Zaczynamy od Jarosławia, gdzie spotkali się dwaj solidni ligowcy, którzy poprzedni sezon zakończyli w górnych rejonach tabeli. Bramka dopiero padła w 68 minucie. Mateusz Dubaj zagrał na wolne pole do Piotra Pindaka, a ten wyłożył piłkę tak, że Radosław Socha nie mógł tego zmarnować. Na odpowiedź gości nie trzeba było jednak długo czekać. 4 minuty później Piotr Syguła podał do Jakuba Szewczyka. Ten oszukał defensorów JKS-u i z kilkunastu metrów umieścił piłkę w siatce. Można mieć wątpliwości, czy to był gol zdobyty prawidłowo, bo napastnik prawdopodobnie pomógł sobie ręką, gdy opanowywał piłkę. Aż 5 goli zobaczyli kibice w Głogowie Małopolskim, gdzie o pierwsze punkty starał się Beniaminek Błękitni Robczycy. Goście dobrze otworzyli to spotkanie po szybkiej kontrze. Michał Ogrodnik otrzymał podanie z lewej strony, wyprzedził obrońców i w sytuacji sam na sam pokonał Kacpra Lipkę. Warto dodać, że to pierwszy gol w czwartej lidze w sezonie 2023-2024. Głogowia nie zamierzała odpuścić i już w 24 minucie wyrównał Tomasz Płonka, który wykorzystał swoje warunki fizyczne i strzałem głową z kilku metrów wykończył perfekcyjne dośrodkowanie Mirosława Kmiotka. Jeszcze jeden szybki atak Błękitnych dał im drugą bramkę. Michał Ogrodnik wystąpił tym razem w roli asystenta. Idealnie zgrał piłkę głową wprost pod nogi najlepszego strzelca klasy okręgowej Dębica ubiegłego sezonu, Huberta Siepierskiego, a ten już dobrze wiedział, co w takiej sytuacji zrobić z piłką. W drugiej połowie gra się zaostrzyła. Obie drużyny mogły pokusić się o gola, ale zrobiła to tylko Głogowia. Miejscowi mieli na to dwie idealne okazje, dwa rzuty karne, z których jednego wykorzystał Grzegorz Płonka. Za drugim razem strzał Kmiotka obronił Łukasz Psioda. Beniaminkowie to zazwyczaj kandydaci numer jeden do spadku. Ale w tym sezonie jest inaczej. Nowicjuszy bowiem częściej wymienia się w gronie kandydatów do awansu, niż do ostatnich miejsc w tabeli. Takim Beniaminkiem z pewnością jest Pogoń Sokół Lubaczów. W swoim debiucie w obecnej czwartej lidze podkarpackiej, podopieczni trenera Waleria Sokolenki, wygrali w Dębicy, ale nie od razu wszystko było oczywiste, ponieważ Karol Wojtyło z Iglopolu pierwszy trafił do siatki. Popularny papież wykorzystał błąd bramkarza Lubaczowian i dał prowadzenie swojej drużynie. Ale w 39 minucie Krystian Baśnianin podał przed pole karne do Pawła Hasa, a ten precyzyjnym strzałem tuż przy słupku pokonał bramkarza Iglopolu. I spotkanie zaczęło się od początku. W 65 minucie Daniel Pawłowski zatrzymał zmierzającą do bramki piłkę ręką. Obrońca Iglopolu wyleciał za to z boiska, a goście mieli rzut karny, którego na gola zamienił Kamil Matofi. Kibice Iglopolu do końca niemal żyli nadzieją, że ich zespół wywalczy cenny punkt, ale pozbawił ich jej Rosliakow, który po podaniu Jakuba Lorenca huknął silno pod poprzeczkę. 3 punkty zaliczył też inny Beniaminek Ekobol Stalsanok, który podejmował czwarty zespół czwartej ligi ubiegłego sezonu. Pierwsi do siatki trafiali miejscowi. W 15 minucie obrona Sokoła zostawiła przy rzucie rożnym niepilnowanego Damiana Barszczaka, a ten wykorzystał to z zimną krwią strzałem z kilku metrów. W dość niecodziennych okolicznościach padł gol numer 2, gdyż asystę zaliczył Dariusz Półkoszek, latem pozyskany do Stali bramkarz. Dalekim wybiciem z własnego pola karnego idealnie obsłużył Szymona Płocicę. Młody gracz ekipy z Sanoka głową przedłużył lot piłki, przy okazji lobując bramkarza Sokoła. Po zmianie stron Sokół miał wiele okazji, żeby się odgryźć, ale zdołał jedynie strzelić gola kontaktowego. Podanie ze środka pola trafiło do Kornela Kołacza, ten nieczysto trafił w piłkę, która jednak potoczyła się pod nogi Adriana Nowaka. Jeden z najlepszych strzelców ubiegłego sezonu pewnie pokonał Półkoszka, ale więcej goli w tym meczu już nie zobaczyliśmy. Na szczególną uwagę zasługuje także mecz Wisłoka-Wiśniowa, który dostarczył nam wiele niezwykłych emocji.
Wisłok stanął naprzeciw Korony Rzeszów i po pełnej pasji rywalizacji udało im się wyjść zwycięsko, kończąc mecz rezultatem 1-0. Bramka zdobyta przez Wiktora Majewskiego w 87 minucie była niczym oddech wyrwany z gardła, zapewniając Wisłokowi cenne 3 punkty. Wielu zadawało sobie pytanie, jaki będzie Kosmos Nowotaniec w nowym sezonie. Mistrza czwartej ligi podkarpackiej z poprzedniego sezonu opuściło kilku bardzo dobrych graczy, ale jak widać Kosmos nadal jest bardzo mocny. Na prowadzenie gospodarzy wyprowadził Hubert Pieszczoch, który strzałem głową wykorzystał dośrodkowanie Igora Nachornego. W końcówce pierwszej połowy wynik na 2-0 podwyższył strzałem głową Wiktor Chomczenko. Tuż po zmianie stron kontaktowego gola po podaniu Wiaczesława Komarowskiego strzelił Mikołaj Jasiński, ale wystarczyło 10 minut, żeby Kirill Senko dwukrotnie wpakował piłkę do siatki Przemyślan. Pierwszą bramkę zdobył po indywidualnej akcji prawą stroną, a drugą po zespołowej akcji zakończoną strzałem zza pola karnego. Nie idzie pierwszej drużynie i drugiej również. Od porażki w Sędziszowie Małopolskim sezon zaczęły rezerwy Stali Rzeszów. Początek był jednak obiecujący dla rzeszowian. W czwartej minucie Kamil Słoma sfaulował w polu karnym Szymona Kądziołkę, a Wiktor Guedes zamienił jedenastkę na gola. Wynik ten utrzymywał się przez ponad 80 minut do akcji dwóch nowych graczy Lechii. Piotr Janda podał do Dawida Jezuita, który lewą nogą efektownie strzelił nie do obrony. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, indywidualnym rajdem w doliczonym czasie gry popisał się Kamil Wesołowski. Poprowadził piłkę niemal od połowy boiska pod linię końcową, potem w polu karnym ograł trzech rywali i dał wygraną swojej drużynie. Efektowne zwycięstwo odniósł jeden z faworytów do awansu, Spec Stal Łańcut, który mierzył się w sobotę z rezerwami Resowi. Gospodarze trafili pierwszą bramkę bardzo szybko, ponieważ już w drugiej minucie spotkania do siatki Resowi trafił Oskar Majda, a w 20 minucie było już 2-0. Igor Tarała zagrał do Konrada Bucia, a najlepszy snajper Łańcucian strzałem w samo okienko bramki gości podwyższył wynik. W 25 minucie znów podawał Igor Tarała i znów gol. Tym razem do siatki trafił Wojciech Rejman, który do Stali trafił latem z Motoru Lublin. Goście poderwali się po zmianie stron i w 56 minucie gola zdobył Dmytro Pirnacha. To dodało animuszu rzeszowianom, ale nie przełożył się on na skuteczności. Gości dobił w 83 minucie wprowadzony w drugiej połowie Patryk Róg. Pierwszą kolejkę zakończył jedyny niedzielny mecz, w którym zagrali Sokół Kamień z Izolatorem Boguchwała. Goście dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale dwukrotnie niwelował je najlepszy strzelec Sokoła. W 28 minucie Dominik Pikiel bardzo ładnym strzałem z pola karnego pokonał Macieja Siudaka. 10 minut później Sokół wyprowadził szybki kontratak. Prawą stroną popędził jeden z gospodarzy. Goście zatrzymali go dopiero w swoim polu karnym i w dodatku nieprzepisowo. Karnego na gola zamienił Kacper Piechniak. W 62 minucie Izolator znów był na prowadzeniu. Z wolnego piłkę w pole karne wrzucił Rafał Walas, a głową do siatki strącił ją kapitan Boguchwalan Mateusz Kasprzyk. Radość gości znów trwała 10 minut. Podobnie jak przy pierwszym golu, akcja poszła prawą stroną, tym razem z piłką popędził Grzegorz Rychel. Na koniec wyłożył futbolówkę Piechniakowi tak, że temu zostało wpakować ją do pustej bramki i mecz zakończył się podziałem punktów.